Beata Bartman, dzień dobry. Proszę Państwa, gościem telewizji Rzeszów jest dziś pani Ewa Leniart, dyrektorka Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, upraszczając, można powiedzieć, bardzo upraszczając, że IPN to tysiące metrów bieżących akt, setki publikacji, dziesiątki otwartych wystaw i tysiące osób, które podzielił IPN, bo instytucja ta budzi bardzo różne emocje. Zacznijmy od tych pozytywnych. Chciałam Panią prosić o przytoczenie historii może jednego człowieka, jednej osoby po zetknięciu, z którą miała Pani poczucie, że pracuje Pani w instytucji, która jest ważna, potrzebna. Taka sytuacja zdarzyła się w 2010 roku, kiedy jedna z pań odbierała w imieniu swoich rodziców wysokie odznaczenie państwowe i po kilku miesiącach od tego wydarzenia przyszła do oddziału zalana łzami, mówiąc, że do tej pory miała pretensje do swoich rodziców, ponieważ wychowywała się jako sierota i nie bardzo rozumiała, dlaczego w czasie II wojny światowej pomagali Żydom, za co zapłacili cenę swojego życia. I dopiero otrzymanie tego wysokiego odznaczenia państwowego sprawiło, że zrozumiała, że dokonali pewnego wyboru i że jej także cena jej życia nie była bezcelowa, że została ona doceniona przez państwo i trzeba było tego wydarzenia, aby zrozumiała wybór swoich rodziców. Ja podzielę się też z Panią swoją historią. W pracy reporterskiej zetknęłam się też z taką osobą, która mówiła, że IPN zmienił jej życie. To był pan Zygmunt Kaniowski z Jarosławia, syn AK-owca, który przez znaczną część swojego życia stykał się z zabójcą swojego ojca. Matka mu mówiła, ten pan, którego minęliśmy przed chwilą na ulicy, zabił twojego tatę. Ten pan napisał do IPN-u. No i doczekał się tego, że zabójca jego ojca, były funkcjonariusz UB, stanął przed sądem. Podał nawet mu rękę przed rozprawą, bardzo pamiętam ten moment. Chciałam Panią zapytać, jak dużo jest takich spraw, które znalazły właśnie taki finał, że te osoby stanęły przed sądem? W sumie Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przygotowała i wniosła do sądu 67 aktów oskarżenia przeciwko 56 osobom. I wydawać by się mogło, że jest to niewiele, ale trzeba mieć świadomość ciężaru i trudności prowadzonych śledztw w sprawach o zbrodnie komunistyczne, zbrodnie niemieckie czy zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, ponieważ wymagają one specjalistycznej wiedzy, jak również szeregu czynności procesowych, które muszą być dokonane, zanim zwieńczy je wniesienie aktu oskarżenia. Dlaczego te sprawy są tak trudne? Czy trudno jest postawić te osoby przed sądem, w sensie wezwać przed sąd tych oskarżonych? Jest kilka czynników, które o tym decydują, że jest trudno. Po pierwsze, trudniejszy jest dostęp do dowodów, bo w przypadku tego rodzaju postępowań rzadko funkcjonariusz komunistycznego państwa pozostawiał po sobie ślady popełnionych czynów zabronionych. Po drugie, wielu świadków już nie żyje. Upłynęło już przecież od tych wydarzeń wiele lat i jakby trzeba wykonywać ogromną pracę. Najpierw poszukiwać dowodów, następnie dostarczyć je przed sąd po to, ażeby wniesiony akt oskarżenia zakończył się skazaniem. Jakie jest Pani odczucie, jak bardzo ci pokrzywdzeni czekają na te momenty? Ze strony pokrzywdzonych oczekiwanie na rozliczenie z przeszłością jest ogromne. Z drugiej strony ci, którym grożą akty oskarżenia skierowane przez prokuratorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, woleliby tego ze wszechmiar uniknąć. Stąd liczne zwolnienia lekarskie i inne sposoby utrudniające prowadzenie postępowań. W momencie, gdy powstał IPN, chyba taką najważniejszą sprawą, najwięcej mówiło się w związku z IPN-em o teczkach, o dostępie do teczek. Proszę powiedzieć, jak ważne dla byłych opozycjonistów było to, że oni uzyskali ten dostęp do swoich akt? Dostęp do materiałów archiwalnych stał się ważny dla działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy uzyskali w ten sposób wiedzę o tym, jakie materiały zgromadziła na ich temat Służba Bezpieczeństwa, czy szerzej organy bezpieczeństwa komunistycznego państwa, ale jest on ważny także dla innych osób, dla dziennikarzy, dla naukowców, bo przecież ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej dopuszcza możliwość dostępu do tych akt dla tych osób i oni, i dziennikarze, i naukowcy chętnie składają swoje wnioski w Instytucie Pamięci Narodowej.
Wiele osób pewnie poznało bardzo zaskakujące informacje na temat swojej przeszłości. Wiele osób podzieliło się tym z innymi. Pamięta Pani taką historię? Są takie przypadki, one są trudne, bardzo bolesne, dotyczą przecież często relacji międzyludzkich. Bo okazuje się, że na działacza opozycji donosił na przykład ktoś z rodziny, tak, z bliskiej. Tak, tak. I na pewno wymaga to pewnego czasu, by się oswoić z prawdą, która była bolesna, ale większość osób po pewnym czasie mówi, że lepiej jest wiedzieć. I ta prawda pozwala na poukładanie czy wyjaśnienie sobie niekiedy bardzo trudnych relacji, przecież także rodzinnych. A więc to dążenie do prawdy jest jakby naturalną funkcją człowieka. Dla niektórych opozycjonistów to czytanie swoich akt to nieraz była chyba bardzo długa lektura, bo niektórzy dowiadywali się, że byli chyba zaskoczeni liczbą osób, które donosiły na nich. Wiele osób otrzymało akta i kopię akt zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej do własnego użytku, do domu. Takie są przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a więc nie musieli spędzać żmudnych godzin na zaznajamianiu się z nimi w Instytucie Pamięci Narodowej. Mogą to zrobić w zaciszu domowym i wiele osób po jednokrotnej lekturze powraca do tych akt. Jak gdzieś czytałam informację, że pan Józef Konkel, na przykład twórca Solidarności w Instalu, dowiedział się, że donosiło na niego ponad 40 tajnych współpracowników. Takich przypadków było dużo i 20 agentów. Tak, w naszym regionie te osoby, które tworzyły Solidarność, niewątpliwie miały w swoim otoczeniu cały szereg osób, które podjęły współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Czy nadal można zaglądnąć do swojej teczki i czy jest zainteresowanie? Oczywiście, to zainteresowanie nie słabnie. Zmienia się bowiem stan prawny. Wcześniej dostęp do materiałów archiwalnych ograniczał się do tego, że kopie były zanonimizowane, a więc jakby trudniejsze w czytaniu. Dzisiaj już nie ma takich ograniczeń. Udostępniamy kserokopie materiałów bez żadnych zmian w nich dokonywanych, a więc też i jakby to zainteresowanie nie słabnie. Poza tym ciągle rośnie zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, a zatem wniosek, który został zrealizowany w roku 2001, na pewno będzie inaczej zrealizowany w roku 2015. Aby uzyskać dostęp do materiałów archiwalnych, wystarczy złożyć formularz wniosku, który jest dostępny także na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej. My przeprowadzamy kwerendę, informujemy o terminie zapoznania się z materiałami. Bardzo ważna część działalności Instytutu to jest działalność edukacyjna i tutaj rzeszowski oddział chyba może pochwalić się tym, a Pani przyniosła mnóstwo dowodów na to, że stara się zainteresować młodych ludzi, młodzież historią w bardzo oryginalny sposób. Proszę opowiedzieć o tych materiałach, co to za materiały i co to za pomysły. Rzeczywiście staramy się tą naszą ofertę edukacyjną rozbudować tak, aby młodzi ludzie znaleźli dla siebie coś atrakcyjnego. Wydaliśmy jako pierwszy oddział Instytutu Pamięci Narodowej komiksy historyczne i mamy tutaj ostatni akurat komiks pod tytułem Wrzesień pułkownika Maczka. Natomiast pierwszym komiksem wydanym przez oddział Rzeszowski Instytutu Pamięci Narodowej był komiks o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim i pamiętam, że niektórzy mówili, no jakżeż to o takiej postaci mówić komiksowo, ale okazało się, że młodzi ludzie zainteresowali się postacią i ta popularyzacja dzięki temu była dużo większa. Kolejne niezwykłe formy to chociażby pieśni internowanych, które wydaliśmy na jedną z rocznic wprowadzenia stanu wojennego. Mieliśmy ogromne trudności w pozyskaniu praw autorskich i do słów, i do muzyki. Większość działaczy oczywiście chętnie prawa autorskie nam przekazywała, natomiast niestety i słowa, i muzyka częstokroć nie mają znanych autorów, ale udało się i te piosenki cieszyły się sporym zainteresowaniem. Tutaj wydaliśmy taki materiał. Co to jest? Proszę opowiedzieć. Tak, to jest film Zbuntowana generacja, rzecz o pokoleniu, rok Galicji 1982-89. Jest to film o pokoleniu ludzi niepokornych, którzy
poprzez muzykę rockową wyrażali swój bunt w stosunku do komunizmu. I ten film także jest chętnie oglądany przez młodych ludzi, zwłaszcza, że mówi o początkach rzeszowskiej sceny rockowej. I mamy tutaj jeszcze, widzę, grę planszową także? Mamy grę planszową, mamy makietę do składania samolotów przez naszych maluchów. Mamy słuchowisko, tryptyk patriotyczny, wydany wspólnie z Radiem Rzeszów, który był nagradzany na licznych festiwalach słuchowisk radiowych. A zatem ta oferta jest bardzo różnorodna, ale chcemy, aby spowodować, żeby jak najszersze grono osób w ogóle zainteresowało się historią. I rzeczywiście tak jest, że historia regionalna budzi coraz większe emocje, coraz chętniej młodzi ludzie sami przychodzą do Instytutu i proszą o to, by zorganizować im czy to warsztaty, czy też po prostu lekcję archiwalną. Bardzo się z tego cieszymy. To jeszcze wrócę do emocji, bo mówiłyśmy o pozytywnych emocjach związanych z IPN-em, ale nie tylko takie budzi on Instytut emocje. Bo na przykład w 2007 roku IPN przygotował wystawę, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Ja pamiętam, jak forsowane były taśmy oddzielające jeszcze przed otwarciem wystawę od publiczności i nikt na nie nie zważał, ale później ta sama wystawa została kilkakrotnie zniszczona. Proszę powiedzieć, dlaczego, skąd takie emocje? Co było na tej wystawie? Ta wystawa, o której pani redaktor mówi, to wystawa Twarzy Rzeszowskiej Bezpieki i ponieważ prezentowała ona sylwetki funkcjonariuszy kierownictwa Służby Bezpieczeństwa, w związku z tym wzbudzała tak duże emocje, a przyznać należy, że niszczona była dość regularnie, nawet mieliśmy w którymś momencie problem z jej ubezpieczeniem. Inne przykłady takich negatywnych emocji? Dzwonił na przykład ktoś do pani z pogróżkami albo wysyłał nieprzyjemnie brzmiące listy do IPN-u? Zdarzają się takie sytuacje, chociaż zdecydowanie tych pozytywnych reakcji ludzkich jest więcej i one bardziej budują pracowników Instytutu. Natomiast na żadne przeciwności losu nie zważamy. Ta wystawa, która była prezentowana w Tarnobrzegu, ona budziła takie emocje, czy tam pojawiły się twarze osób, które wciąż jeszcze żyją, pracują gdzieś w pobliżu? Państwo podejrzewacie, kto mógł ją niszczyć? Skąd te emocje mogły wynikać? Nie wiem, kto mógł niszczyć tę wystawę, natomiast oczywiście sylwetki osób zaprezentowanych na niej to są osoby, które także dzisiaj pełnią różne ważne funkcje w życiu publicznym, społecznym i pewnie stąd też emocje. I ostatnie pytanie. Chciałam panią zapytać o taką rzecz. Co chwilę pojawiały się takie informacje, propozycje, żeby IPN zlikwidować. W 2012 roku proponowali to posłowie z Podkarpacia. Jeden z posłów, tutaj zacytuję, powiedział: najwyższy czas na koniec rozliczeń z PRL-em, od ścigania przestępstw jest prokuratura, od wyroków sąd, reszta powinna być pozostawiona politykom. Co by pani odpowiedziała, gdyby takie argumenty, propozycje pojawiły się teraz? Wydaje się, że te argumenty są zupełnie nietrafione. 15 lat działalności Instytutu wyraźnie pokazuje, jak ważną i potrzebną jest Instytut Pamięci Narodowej instytucją życia publicznego. Także ostatnie wypowiedzi ambasadora Rosji pokazują, że wiele mamy do zrobienia na niwie edukacji historycznej swojego społeczeństwa, ale także mamy wiele do zrobienia na niwie międzynarodowej. A więc Instytut Pamięci Narodowej ciągle ma do zrealizowania swoje ustawowe zadania, które, co ważne, ulegają także rozbudowywaniu. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem była dzisiaj pani Ewa Leniart, dyrektorka Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.